Nagrywa się czy nie? Hello, robaczki moje kochane. A dzisiaj będzie o lodówce, o kuchence, o zmywarce i o piecyku. No dobra. To czas na sprawdzenie, co mamy w zamrażareczce. Czy w ogóle cokolwiek mamy tutaj w tej lodówce? Nic nie mamy. Haha. No bo prawda jest taka, że jak się wraca skądkolwiek, to trzeba wyjąć wszystko. Wyjąć, umyć, zdezynfekować, wyczyścić, wypachnić, bo podstawowy smród, jaki powstaje w samochodzie lub w przyczepie, bierze się z lodówki. No i z kibla. Ale my z tą lodówką, właściwie ja z tą lodówką miałem przejścia, o których można byłoby napisać książkę grubości pewnie sporej encyklopedii. Bo pan, który nam to auto sprzedawał, zapewniał, że tu wszystko działa. Wszystko działa. Wszystko tu jest w ogóle tip-top i w ogóle ekstra. No i okazało się, że przy pierwszych cieplejszych dniach po odpaleniu lodówki, zaznaczam, że auto kupiliśmy w grudniu, więc nie było szans, żeby ją sprawdzić zbyt wielkich, bo było z minus 15 stopni, jak dokonywaliśmy transakcji, okazało się, że lodóweczka po prostu fizycznie nie działa. No a co się z nią stało? I co się dzieje w ogóle z tego typu lodówkami? Pierwsza zasadnicza kwestia to jest taka, że ponieważ one mają z tamtej strony dwie kratki wentylacyjne, którymi musi się wentylować cały układ grzewczy, który tam jest z tyłu, bo to jest lodówka absorpcyjna, która działa na zasadzie podgrzewania czynnika, a nie jego sprężania. W związku z tym ten czynnik, zmieniając swój stan skupienia, odbiera temperaturę ze środka, z tej lodówki. Nieważne, o co chodzi, to fizyka, to można tam doczytać gdzieś w internetach. Ogólnie to działa. To jest znane od bardzo wielu lat, jak wiadomo, tego typu samochody czy przyczepy od lat bardzo wielu mają tego typu system lodówkowy. On ma jedną podstawową zaletę. On nie hałasuje, bo tu nie ma żadnego kompresora. To jest raz. Dwa, potrzebuje ciepła do tego, żeby działał. A ciepło można wytwarzać w różny sposób. No bo można mieć akurat tu w tym wypadku z gazu, bo jest gaz na pokładzie. Można mieć z instalacji wewnętrznej 12 V i można mieć z instalacji zewnętrznej 230 V. W związku z tym taka lodówka ma tak naprawdę jakby trzy przyciski, czy trzy możliwości ustawienia zasilania. Czyli można ustawić zasilanie 230 V i to wykorzystuje się wtedy, kiedy no, stoi się gdzieś na kempingu lub w miejscu, w którym można się podłączyć do prądu. Drugi przycisk to jest przycisk z takim piktogramem akumulatorka. I ja tego przycisku nie używam, bo się boję. Boję się, bo grzałka, która tam jest w tej lodówce, ona ma blisko 100 W i ogólnie rzecz biorąc, gdybym poprowadził od akumulatora nowe przewody, to pewnie bym tego używał, a ponieważ te przewody są stare i to właśnie mówiłem poprzednio, że znalazłem miejsce, w którym instalacja była nadpalona, to właśnie była nadpalona instalacja od lodówki. I jak oglądam jakieś takie zdjęcia czy filmy, w których są jakieś pokazane problemy natury, płonąca przyczepa czy samochód kempingowy, to z reguły płoną właśnie od strony lodówki. No właśnie dlatego płoną. No niestety przy 12 V i przy 100 W no natężenie prądu jest tam na tyle duże, że to się wszystko może zajarać. W każdym razie działa to w ten sposób, jak widać w tej chwili napięcie jest podłączone. Jest podłączone, a przycisk się nie świeci. No bo to działa w ten sposób, że te 12 V można odpalić dopiero wtedy, kiedy jest uruchomiony silnik, czyli dosłownie po 2 sekundach od uruchomienia silnika przekaźnik podaje to napięcie na lodówkę i dopiero tutaj w tym miejscu jest, zaświeca się ten przełączniczek i lodówka działa sobie w czasie jazdy bez żadnego problemu. No i ostatni przycisk, czy właściwie pokręcadełko i przycisk jest od gazu.
Czyli są trzy pozycje. Pozycja 0, czyli wyłączona, pozycja max i pozycja min. I to działa w bardzo prosty sposób. Jest tam taka rura, która jest osłonięta, rura z czynnikiem. Ta rura jest osłonięta taką drugą rurą z grubą warstwą izolacji, takiej wełny. I do tej rury z czynnikiem są uchwyty i tam jest przyczepiona z jednej strony grzałka na 12 V, z drugiej strony przyczepiona grzałka na 230 V, a od spodu jest taki mini palniczek, który pali się po uruchomieniu tego gazu z mocą, ja wiem, może dwóch świeczek tylko. Spaliny wylatują kominkiem na zewnątrz, poza samochód oczywiście. Trzeba też dbać o to, żeby ta instalacja była sprawna, bo to może się bardzo przykro skończyć i można się nie obudzić, krótko mówiąc, rano, jeżeli te wszystkie gazowe historie tutaj w samochodzie nie będą sprawne. W każdym razie każdy z tych trzech elementów podgrzewa ten czynnik i powoduje to, że po prostu lodówka działa. Z tymi lodówkami Electroluxa jest w zasadzie jeden podstawowy problem, czyli tak, albo przerdzewieje cały ten układ, który jest z tamtej strony, który jest narażony na wilgoć, robi się dziurka i to już jest lodówka, która jest nienaprawialna i to jest, można to rozpoznać po tym, że po prostu śmierdzi jajami w środku, zgniłymi w samochodzie. Po prostu ten czynnik ma taki zapach i taki fetor, który to od razu można poznać i taką lodówkę trzeba po prostu wyjąć i wypieprzyć, bo to tam są jacyś znachorzy w internecie, tam żeby ją przewrócić trzy razy o zachodzie słońca, tam kurde, ostukać młotkiem, potem dalej będzie działać, ni cholery, nie będzie działać. Jak ten czynnik zacznie wylatywać i jak jest duża ilość korozji z tyłu na tej instalacji, to już jest pozamiatane i trzeba szukać nowej. Mnie się udało znaleźć nową, bo pan sprzedawca, zresztą z panem sprzedawcą to jest inna historia, bo on na sam koniec mi powiedział, że będziesz pan zadowolony. Jak mi ktoś powie, będziesz pan zadowolony, to wróży już samo najgorsze. Więc lodówka była takim pierwszym tematem, który się okazał po tym zakupie. No i jest permanentny problem z drzwiczkami od zamrażalnika, ponieważ tam są takie zawiasy. W zawiasie jest sprężynka i ta sprężynka jest w takiej plastikowej obudowie i ta obudowa pęka. I standardowo jest tak, że w większości przypadków albo jeden, albo drugi zawias po prostu nie działa i te drzwiczki się nie zamykają. Natomiast ja opatentowałem rozwiązanie. Uwaga, z kija od szczotki. I zrobiłem tutaj normalnie taką jazdę, że w tej chwili wszystko się rozpadnie, a zawiasy zostaną. I to mogę sprzedać komuś. Patent za naprawdę, naprawdę rozsądne pieniądze. Na pewno się dogadamy. No i co? Chyba tyle o lodówce. Lodówka jest sprawna bez względu na temperaturę. A, wiem, co jest ważne. Ważna jest wentylacja lodówki. I tu jest taki magiczne pokręcadełko, które steruje wentylatorami, które są w tej kratce, którą pokażę później tam na zewnątrz. Paprak Holender, o którym już mówiłem, nie do końca był paprakiem, ponieważ wykombinował, że założy tam te wentylatorki. Te wentylatorki można kupić w takich różnego rodzaju marketach internetowych, które sprzedają części i akcesoria do kamperów. Bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w bardzo gorące dni temperatura, która tam jest, no jest tak wysoka, że tu jest aż ciężko dotknąć tej blachy, która stanowi jakby blat od kuchni. Jest to bardzo gorące i żeby się pozbyć nadmiaru tej temperatury i żeby efektywność tej lodówki była właściwa, no to fajnym rozwiązaniem jest to, żeby się mechanicznie tego gorącego powietrza pozbywać. Tam są dwa wentylatory, które wyglądają tak jakby był od komputera, od jakiegoś elektronicznego urządzenia, zespolone dwa na jakiejś takiej aluminiowej ramce i tak dalej. Jest tu założony taki termostacik z temperaturą maksymalną do 120 stopni. U nas jest ustawiony na 60, czyli przy 60 stopniach
na tym parowniku, tam z tamtej strony, poza samochodem, uruchamiają się te wentylatorki. Zresztą, o, zmieniłem temperaturę na 15 i się załączyły. I one wtedy sobie wydmuchują z górnej kratki na zewnątrz. Wtedy to powietrze automatycznie jest zaciągane dolną kratką i cały układ lodówki jest chłodzony dodatkowo jeszcze takim systemem i to jest, uważam, no niezbędne. No niezbędne, bo to z jednej strony się nie załatwi chyba tak szybko lodówki, z drugiej strony zawsze im niższa temperatura, akurat w przypadku lodówki, bo w przypadku silnika, o którym mówiłem, to dobrze się trzymać w ramach jakiejś takiej średniej użytkowej, natomiast w przypadku lodówki lepiej, żeby ta temperatura tam z tyłu była niższa niż wyższa. Tym bardziej, że tam się pali ten gaz i to wszystko i tam jest jakieś drewniane elementy i aluminiowe i w ogóle to... No to wiadomo, o co chodzi. No i tak, zmywarka. A zmywarka jest ręczna. To jest... Tutaj mamy też taki patent, który ja nie wiem, czy jest oryginalny, czy nie, ale mamy tutaj założony taki mieszacz. Czyli wylewka jest, ona nie jest oryginalna niestety, musiałem ją wymienić, ale to jest akurat ta wylewka w tym miejscu jest wylewką, która jest najbardziej, i kran, tak, czyli cały ten element jest najczęściej używany. On się po prostu zniszczył, rozpadł i się kompletnie do niczego nie nadawał, natomiast to jest taka wylewka, która działa tylko i wyłącznie na zimną wodę, czyli ona ma podłączoną tylko zimną, nie ma podłączonej ciepłej. Natomiast ta ciepła i zimna woda jest podłączona do tego mieszacza i na tym mieszaczu ustawia się, jest ustawiona właściwa temperatura, taka, która jest odpowiednia do i zmywania naczyń, i jakiegoś tam obmycia rąk i tak dalej, ale głównie do zmywania naczyń, no bo to tutaj to ma tą funkcję, ten zlew taką. I jest ustawiona ta temperatura jednakowa i to tyle. Pod spodem jest szufladeczka, a ta szufladeczka ma niestety też, te szufladki bardzo ciężko jest znaleźć takie, żeby były w całości. One są zrobione w całości jakby jak z takich kilkunastu różnych elementów, które wykonane są z tworzywa. One przez szarpanie, uginanie i tak dalej, z nadmiar, zbyt duży ciężar tych wszystkich gadżetów, które są w środku, to się potrafi wyłamywać, obłamywać, odpadać i tak dalej. Więc ja tutaj zrobiłem też znowu kolejny patent, ale bardzo mocno wzmocniona jest ta szuflada, tutaj szczególnie przy tym front panelu. Bardzo mocno obklejona jeszcze dodatkowo specjalnym klejem takim do tworzywa. No i to powoduje to, że to nam się już od kilku lat bardzo ładnie trzyma. Nic się z tym kompletnie nie dzieje, nic się nie urywa, nic nie obłamuje. No i pod spodem jest szafka kuchenna, właściwie tylko jedna szafka kuchenna, w której poza różnego rodzaju gadżetami są zawory, którymi można w każdej chwili odciąć gaz. Tak, bo tutaj jest tak, że jest jedno podejście gazu z butli, natomiast fizycznie ten gaz dostaje się do lodówki, do palników w kuchence, do bojlera na gorącą wodę i do piecyka na ogrzewanie, do ogrzewania. Nad lodówką jest standardowa kuchenka gazowa, dwupalnikowa, która w zasadzie ma tylko zabezpieczenie, nie ma zapalarek. Tutaj wszystkich, którzy by chcieli mieć takie cykadełko do odpalenia gazu, od razu uprzedzam, że to nie ten adres. I tutaj nigdy w życiu nikt czegoś takiego nie... w tamtych latach nie stosował. No i piecyk mamy. Po prawej stronie mamy piecyk i za piecykiem z tyłu tak przekręcę może tu kamerę i się przesiądę. Będzie może wtedy lepiej widać. Lepiej widać czy nie lepiej widać? Lepiej widać, tylko zasłania obawy. I z piecykiem to jest taka historia, że to jest drugi element, który miał działać według pana sprzedawcy i nie działał. No nie działał, niestety. Znaczy działał, tylko nie tak działał, jak potrzeba.
Z tymi piecykami to jest taka historia, że niektórzy uważają, że pokrętełko, które jest tutaj, na którym jest skala od 1 do 10, to jest pokrętło, które otwiera zawór lub go zamyka. Natomiast ono tak naprawdę reguluje, ustawia temperaturę. Nie wiem, dlaczego oni sobie tak wykombinowali, że to jest od 1 do 10, a nie wyskalowali tego w ramach jakiejś wizualizacji temperatury albo czegokolwiek innego. W każdym razie to jest tak, że pomiędzy tym pokrętłem, tam końcóweczką, która jest w środku w tym w piecu, a samym zaworem jest taki mieszek. Do tego mieszka jest przyczepiona kapilara. Ta kapilara jest umieszczona bardzo blisko palnika, który jest w piecyku. I wraz ze wzrostem temperatury na piecu ten mieszek się rozszerza i zamyka zawór. I wtedy piec działa tylko na tej świeczce, która tam jest, która ma za zadanie odpalanie pieca. W momencie, w którym przez dłuższy czas, czy przez chwilę, jak on jest odcięty gaz, spada temperatura, mieszek zaczyna się jakby zmniejszać jego objętość, on opada, otwiera zawór, otwiera się gaz i on zaczyna z powrotem grzać ten palnik. Natomiast to w większości przypadków nie działa. Problem jest taki, bo że po prostu te kapilary się urywają, bo tam ktoś grzebie, to później to źle założy, to się telepie w czasie jazdy, jak się telepie, to jest zrobione z miedzi, ta miedź się ukrusza, odpada. Mieszek nie ma tego, już wtedy tego ruchu, bo nie ma go czym sterować i tak dalej. No i się później okazuje, że tutaj tylko można ustawić sobie albo głośniej, albo ciszej i to jest w ogóle wszystko. Natomiast tutaj jeszcze był jeden problem, że pod spodem jest taka duża pokrywa, która osłania cały palnik, który powoduje to, że wtedy cały piec jest odporny na wiatr, czyli jak się stoi gdzieś nad morzem i jest ciągły taki linearny cug powietrza pod samochodem, to ta osłona nie powoduje tego, że będzie zdmuchiwany płomień, co nam się tutaj zdarzało, bo okazało się, że ta osłona po prostu zniknęła nie wiadomo jak. Ona jest mocowana na takich dwóch sprężynach i prawdopodobnie, znaczy ja nie wiem, czy ten albo sprzedawca słynny, albo Holender Paprak, czy tego po prostu gdzieś nie zgubili, nie wywalili. Ale udało mi się, to w ogóle była historia jak z komiksu, zdobyć taką osłonę, oryginalną, i to jeszcze dokładnie od tego pieca. I ona jest założona i testowałem to nawet w czasie jazdy, czyli czego się nie powinno robić, to się przyznaję, ale odpalony piec, jazda z prędkością 80 km na godzinę i piec nie gaśnie, czyli ta osłona tam pod spodem spełnia swoje zadanie. Robiąc już cały remont pieca, kupiłem sam, udało mi się zdobyć też sam mieszek razem z kapilarą i jest wyremontowany cały zawór, co powoduje, że piec jest w tej chwili pełnosprawnym piecem gazowym Turmy i Trumatic właściwie. Piec się nazywa Trumatic. No i to działa. Działa bardzo fajnie. Działa to z systemem wentylacji i z systemem nagrzewania wewnątrz, w środku całego samochodu, który jest sterowany jednym z tych pokręcadełek, które tam są na brzegu i w kącie szafy. I to jest jeden chyba z dwóch elementów, które nie działają mi w tym samochodzie, z czego jestem, nie mogę spać nocami normalnie, bo ten przełącznik ma trzy pozycje. Ma włączona, ma wyłączona i ma automat. I niestety na wyłączonym nie działa, to jakby jest oczywiste. Na włączonym działa i można sobie pokrętełkiem regulować prędkość tej obrotową wentylatora, który zaciąga powietrze z pieca i rozdmuchuje wszędzie po całym samochodzie, bo tu otwory są i w szafkach, i pod szafkami, i pod siedzeniami, i z przodu, i z tyłu, i w łazience, i wszędzie, i w szafie. Natomiast przy włączeniu na automat ten cały system zachowuje się jakoś irracjonalnie całkowicie i raz działa, raz nie działa, w ogóle nie wiem, o co chodzi, muszę chyba to wychrzanić i kupić nowe. I to, co jest w samym rogu, to jest ogrzewanie wody, boiler na wodę. I to jest o tyle charakterystyczne, że auto jest z 89 roku i ma jeszcze taki
rodzaj bojlera, który jest tylko i wyłącznie gazowy. Czyli jak jesteśmy podpięci pod 230 V gdzieś na kempingu czy gdziekolwiek indziej, no to niestety, mówię niestety, bo to niestety z tym gazem to tam różnie bywa, bo akurat ten bojler ciągnie tego gazu dosyć sporo, tam jest taki potężny palnik. No można to używać tylko na gaz. No próbowałem tam jakoś rozkminić, czy to się da przerobić i dołożyć grzałkę, niestety nie. Konstrukcja jest taka i taka, że nie pozwala na zamontowanie tej grzałki elektrycznej, więc to jest tylko gazowe. Działa bardzo prosto, bo tam jest tylko przełączniczek. Niestety nie włączę go teraz, bo nie ma wody w układzie całym i jak mi się załączy boiler, to będzie działał na sucho, co nie wyszłoby mu na zdrowie. W każdym razie przełącza się przełączniczek i odpala się palnik na piezoelektryczny zapalacz, czyli tam nie trzeba z zapałkami chodzić, tylko jest taki odpala się palnik i on jest pod spodem i grzeje normalnie ten bojler, tak jak wodę w bojlerze, jak wodę w garnku mniej więcej, czyli po jakimś czasie po prostu słychać takie dźwięki, jakby ktoś postawił czajnik na gazie, czyli takie ćwierkanie, strzelanie, sykanie i tak dalej. I w zasadzie wystarcza nam jakieś 10, może to maksymalnie do 15 minut, żeby uzyskać na tym bojlerze temperaturę w granicach 50-60 stopni, która powoduje to, że wchodzi się pod prysznic normalnie jak w jakimś pięciogwiazdkowym wypasionym spa. Więc tu z tym kompletnie nie ma żadnego problemu i to działa. I to, uwaga, pan sprzedawca zapewniał, że wszystko działa, jak mówiłem. Nie działała lodówka, nie działał piecyk, ale za to działał bojler. Od samego początku. Działał bojler i działa do tej pory i odpukać w niemalowane. Mam nadzieję, że będzie działał dalej. I nie będzie trzeba przy nim grzebać i wymieniać i robić regeneracji i cudować z elektroniką, bo 89 rok, a jak otworzyłem pokryweczkę i zobaczyłem, co tam jest w środku, kuźwa naćkane z jakimiś płytkami elektronicznymi, zapalaczami i tam dramat. Jak się to zepsuje, to się tylko pochlastać.